biedny długo. Śmierdzi. Gloir and Arthur. Godstop! Witajcie! Rzucę okiem. Uważaj na siebie. Babka mi opowiadała, że kiedyś jak Kowalowi synek zasunął, to chłopy zaraz wzięli na skutki wiedźma, co akurat Kowalową pokonali. Yennefer jest w Wizimie. Mam tam paru znajomych, więc... Coś nie tak? Rozejrzyj się. Będzie awantura. To pora się zbierać. Aha. Kupię prowiant na drogę i jedziemy. Geralt, nie mieszajmy się. Ten jeden raz. Co się stało z tarczą? Zdjęłam. Zdjęłaś? Może złote słońce zawiesisz? Nie mogę tu mieć temerskich barw. Jeszcze przyjdą i karczmy spalą. Może to prawda, co gadają, że cesarscy ci mili, że Nilfgaardzka kurwa. Puszczę to w niepamięć, Litka, bo wiem, że ci żal serce toczy. Gówno wiesz. Powiesili mi siostrę, wywlekli ją przed klasztor jak psa. Powiedzieli, że w Nilfgaardzie nie ma miejsca na zabobony, że gniewu boskiego się nie boją. A ty? Nie boisz się? Gdyby nie Anulka, dzieciak by ci się pępowiną zadusił. Masz syna, bo cię siostra w połogu pilnowała. Nie boisz się gniewu boskiego? Nie boisz się, ty suko! Zostaw mnie! Znacie ten medalion, ludzie. Wiecie, co oznacza. Odstąpcie. Cała jesteś? Ludzie, mówią, że wiedźminy dzieci porywają. Co wam cesarz obiecał, odmieńcy, co? Może państwo własne, jak drzewiej elfom? Precz stąd wszyscy. My nigdzie nie idziemy. Wy też zostajecie. Oni już się nie cofną. Widzę. Już dobrze, po wszystkim. Zostaw! Nie zbliżaj się! Widzieliście jego twarz, bogowie? Odejdź stąd i nie wracaj nigdy! No to tyle z niemieszaniem się. Chodźmy. To nie myśmy zaczęli tę burdę.
Wymówki, wymówki. Cały ten. I... Yennefer? Ale jak? Dostałam raport, że w Białym Sadzie pojawił się Wiedźmin. Wiedziałam, że to ty. Że jedziesz moim tropem. Mogłam poczekać, aż mnie znajdziesz. Ale wiesz, cierpliwość nigdy nie była moją mocną stroną. Dobrze cię widzieć, Geralt. Jeszcze lepiej byłoby cię uścisnąć. Gdyby nie to, że jesteś cały we krwi. Wybacz, nie spodziewałem się ciebie. Szczerze mówiąc, to w ogóle nie tak wyobrażałem sobie to spotkanie. A ja? Bez obstawy Nilfgaardczyków, jak mniemam. Yennefer, nie zrozum mnie źle. Też się cieszę, że cię widzę. Ale jesteś nam chyba winna wyjaśnienia. Udzielę ich, ale już w zimie. Szykujcie konie. Ostatnie 6 miesięcy spędziłem w siodle. Nie widziałem cię od 2 lat, więc o ile czas nie goni... Niestety goni. Ktoś na ciebie czeka, Geralt. Ktoś, kto czekać nie lubi. Cesarz Emhyrfar Emrys. Dla przyjaciół biały płomień tańczący na kurhanach wrogów. Wątpię, żeby zaliczył mnie do tego grona. Kiedy się ostatnio widzieliśmy, chciał mnie zabić. Cóż, a teraz chcę ci złożyć propozycję. Z gatunku tych nie do odrzucenia. Ja nie odrzuciłam, choć mogłam. No dobrze, mogę wysłuchać, co ma do powiedzenia. Cesarz Nilfgaardu, senior Metine, Ebbing Higamere, suweren Nazairu i Vicovaro na pewno poczuje się zaszczycony. A ty? A ja pojadę w drugą stronę. Zdaje się, że zaproszenie do Wyzimy jest imienne. Poza tym mam co robić. Kaer Morhen, pamiętasz? Tak, pamiętam. Dzięki za pomoc. I do zobaczenia. Jak twój koń? Szybki jest? Nie narzekam. Czemu pytasz? Chciałabym wrócić za solidne miejskie mury tak szybko, jak to możliwe. Śniłaś mi się niedawno. Znając ciebie, to pewnie był nieprzyzwoity. Tylko na początku, a potem... A potem? Galop! Już! W poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. W końcu, dzięki komendantowi nilfgaardzkiego garnizonu, Geralt dowiedział się, że Yennefer przebywa w Wyzimie.
może być. Myślisz, że Mchyra obchodzi, co mam za uszami? Wasz mość raczy mówić o cesarskiej mości, używając pełnego tytułu albo wcale. Wasz mość zasiądzie na berżerze. Na czym? Na tym krześle. Kledwyn, proszę wasz mość ogolić baczki na pół cala. Co jest nie tak z moją brodą? Myślałem, że dodaje mi powagi. Ale ujmuje elegancji. W Nilfgaardzie broda uchodzi za niemiłą oku. Zwłaszcza, jeśli zalęgły się w niej wszy. Byłem długo w drodze. Zresztą nieważne, róbcie swoje. Proszę odchylić głowę i nie ruszać się. Jak przygotowania do audiencji? Wszystko zgodnie z planem? Tak, wasza wielmożność. Wasz mość będzie się jakoś prezentować. A ty coś za jeden. Też jakiś bal wiesz? Nie. Morvran Vorhis, dowódca dywizji Alba. Tej, do której należeli żołnierze z obstawy Yennefer. Właśnie. Należeli. Żaden z nich nie wrócił do Wyzimy. Ciekaw jestem, co dokładnie stało się wczoraj na gościńcu. Może mi opowiesz? Masz w końcu trochę czasu. I brzytwę na gardle. Zabił ich dziki gon. Orszak upiorów, który jeździ po nocnym niebie? Zwiastuny wojny, o których bajają wieśniacy? Geralt. Myślisz, że w to uwierzę? Szczerze mówiąc, mam to gdzieś. Nordlingowie. Można was umyć, ostrzec i ubrać, ale nauczyć manier to będzie wyzwanie. Mnie też było miło poznać. Skończone. Golić drugi raz pod włos? Nie. Nie trzeba. Jego lepiej pod włos nie brać. Żegnaj, wiedźminie. Albo raczej do zobaczenia. Dobrze, teraz wasz mość raczy się odziać. Niestety nie miałem dokładnych wymiarów wasz mości. Jeśli będzie uwierać, krawiec naniesie poprawki. Gdzie moje ubrania? Tam, gdzie powinny były znaleźć się dawno temu. U praczki. Dostaniecie je po audiencji. Czyste i nakrochmalone. Wasz mość niech oznajmi, kiedy się namyśli co do stroju. Że szata nie zdobi człowieka. Czy wasz mość jest kontent ze stroju? Kontent byłbym w ćwiekowanej kurtce i z mieczem na plecach. Ale trudno, skoro wpadłem między wrony. Słucham? Takie powiedzenie. To co teraz? Będziesz mnie pudrować? Nie ma potrzeby. Wasz mość posiada dostatecznie jasną karnację. Ale nim staniecie przed władcą południa i północy, muszę się upewnić, że wasz mość wie, jak się skłonić. Nie jestem takim chamem, żebym nie wiedział, jak się ukłonić. To niech wasz mość zademonstruje.
tak, proszę waszmości, można co najwyżej ukłonić się kurwie pod latarnią, a nie cesarzowi Nilfgaardu. Proszę patrzeć. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie piersi. Niech waszmość powtórzy. Chyba sobie żartujesz. Bynajmniej. Jestem śmiertelnie poważny. Czy waszmość wie, co grozi za złamanie etykiety w obecności cesarza? 200 batów. Nie życzę tego waszmości, dlatego nie wypuszczę was stąd, dopóki nie będę pewien, że potraficie się zachować. Cóż, ruchom brakuje płynności i gracji, ale po Nordlingu mniej się oczekuje. Proszę za mną. Do cesarza waszmość odezwie się tylko na wyraźne życzenie odpowiednio go tytułując. Wasza arcymagnificencja? Widzę, że waszmość w humorze do żartów. Boję się, że cesarz może tej dyspozycji nie podzielać. Wystarczy wasza wysokość. Wypowiedziane głośno, wyraźnie i z szacunkiem.